Hej, witajcie. Jesteśmy w sklepie takim zoologicznym, sportowym, turystycznym. To się nazywa Sports Fun Shop, czyli dla fanów sportu wszelakiego, i wędkarstwa, i jeździectwa, i pływania. Po prostu nie ma rzeczy z dziedziny sportu, której by w tym sklepie nie było. I oprócz tego jest to zrobione tak, jakbyście wchodzili do lasu, do jakiejś puszczy, wszędzie są wypchane zwierzęta, potoki, jakieś ryby, no fantastycznie. Będę wam pokazywać, co ciekawego nam się tutaj w oko rzuci. Nawet samolot znalazłam w tym sklepie, zobaczcie. A tak wygląda piesek myśliwski. Oczywiście piesek nie był wypchany, żeby się nikt nie zmartwił. Piesek jest sztuczny. Poluje chyba na te latające tutaj bażanty. No, powiem szczerze, że takiego sklepu to jeszcze nie widziałam. Fajnie to wygląda, jak w zoo. Bartek stwierdził, jak tu przyjechaliśmy, że tutaj jest jak w Parku Jurajskim. No i miał trochę racji. Na patrzeć Bobo Baby. No tu zobacz, jakie Bobo. Jezus. Mama pajek. Dla małego fana polowania. Dla Boba. Mama. Idę. Wow, z takiego bliska jeszcze wilka nie widziałam. Ale misio! Idziemy teraz zobaczyć akwarium z jakimiś wielkimi rybami. Zobaczymy. O, misio! Powiem wam szczerze, że skrajne wrażenie na mnie robią te wypchane zwierzęta, bo niby to jest piękne, ale z drugiej strony to jest takie wzruszające, że to zwierzę było żywe, jest wypchane. No ale taka jest kolej rzeczy, to jest bardzo dużo myśliwych. Kanada właściwie chyba słynie z tego. Jesteśmy przy akwarium. Chyba pan.
Cześć, witajcie. Przyjechaliśmy do Drumheller, do Muzeum Dinozaurów. To jest autentyczne miasteczko, w którym do dnia dzisiejszego prowadzone są wykopaliska i wszystko, co oni znajdują tutaj, robią repliki, odtwarzają szkielety. No i zobaczymy, co tu jest ciekawego. Oczywiście największa atrakcja to jest dla dzieci, ale ja też jestem bardzo ciekawa. Tak wygląda wejście. Świątecznie, ale dinozaurowo. Idziemy. Wchodzi jak do Parku Jurajskiego po prostu. Wszędzie są odgłosy zwierząt i dinozaury. Wow. No byłam w różnych dinoparkach w Polsce, ale to jest rzeczywiście coś innego. Tutaj jest też normalnie otwarte wszystko na zewnątrz, ale teraz jest taki mróz, że niestety no nie jesteśmy w stanie chodzić na zewnątrz, dlatego tylko to, co jest w środku, mogę Wam pokazać. Takie kiedyś były zarazki. No. To była kiedyś meduza. Tak, masz rację. Takie mieszkały w wodach. A tu zobacz, jakaż głowa. Wow! Ale szkielet, co? Mama. Zobacz, jakie ja fajne. Mama, ja do tego się śmieję. Bartek jest przejęty, ale ja też jestem przejęty. Super, co? Zobaczcie, to są autentyczne wykopaliska, autentyczne szczątki dinozaurów, 70-80 milionów lat. Niesamowite. Jak to wszystko jest wspaniale zachowane. A tutaj leci filmik, na którym pokazują, jak oczyszczają skały i jak dokopują się właśnie do tych szczątków, które później my oglądamy. Tutaj jest takie miejsce, w którym oni pracują właśnie nad tymi skałami. Czyszczą to, co znajdą i potem można oglądać ich pracę na wystawach. Takich narzędzi się używa.
bo trochę tu przerażająco. Jakieś latające stwory nade mną. To jest chyba w jakieś odtworzenie jakiejś jaskini, takiej groty. Fajnie, bo te wszystkie dinozaury są pokazane w ich naturalnym środowisku, czyli w miejscach, w których żyły. Albo na piaszczystych jakichś miejscach, albo pod wodą, albo właśnie w jaskiniach. Fajne, bardzo pouczająca lekcja historii. Co to za dinozaur? Się odwrócę i stanę pod nim. Dopiero widać, jak człowiek się przybliży do tych szkieletów, jakie one były olbrzymie, bo jak się tak patrzy z daleka, no to się wydaje taki hipopotam. Ale jak się do nich podchodzi, to rzeczywiście są ogromne. Tutaj jest taki hipcio. No ale też jest ogromny. Jest mniej więcej jak słoń. Tak myślę. O, tutaj podejdziemy do niego. Moja głowa? No, duży. Duży, duży. Piesek preriowy, ale słodziutki. No, no. Nie powiem. Aha, a oczywiście za tą jaskinią jest sklep z pamiątkami, do którego zaraz pójdziemy na pewno. Wyszliśmy z muzeum, żegnamy się z dinozaurami. Takie malutkie tutaj są, fajne też po drodze. Idziemy teraz coś zjeść, bo już jest pora obiadu. Byliśmy w tym muzeum około 2, może 3 godzin. Takie urywki wam ponagrywałam. Nie jest jakoś przerażająco zimno, albo ja już się przyzwyczaiłam. Myślę, że jest minus 17. Ale chciałam wam jeszcze pokazać, jakie tutaj są piękne, takie górzyste tereny naokoło. Chociaż to nie są góry, to są takie wzniesienia terenu, w których tutaj na całej rozciągłości latem są schody, można wejść na te góry. Tam przed nami są schody. One są teraz zamknięte, bo to jest wszystko oblodzone. I tam właśnie w tych wzniesieniach na obszarze iluś set kilometrów, może 10, ale nie, prawdopodobnie set, bo to się aż ciągnie do granicy ze Stanami, właśnie prowadzą wykopaliska do tego muzeum, w którym teraz byliśmy. I teraz jedziemy coś zjeść. Ja nie jestem głodna w ogóle, bo skończyłam po Bartku kanapkę w samochodzie, ale wszyscy są głodni, więc trzeba się dostosować.